początek roku w salonach sprzedaży samochodów to okres wyprzedaży. Odwiedziliśmy łódzki salon Toyoty przy ulicy Brzezińskiej. Czy cała gama modeli objęta jest wyprzedażami? Oczywiście, że tak. Cała gama modeli Toyoty, obecnie modeli dostępnych, jest objęta promocyjnymi cenami przy wyprzedaży rocznika. Czy to są tylko tańsze samochody, czy także są jakieś dodatkowe rzeczy, na których kupujący nowe auto mogą skorzystać? Nie tylko samochody, bo również i akcesoria w postaci kół zimowych, akcesorii również doposażeniowych w postaci, nie wiem, hak, czy też boksy dachowe, jak i belki dachowe do samochodów również są w cenach promocyjnych. Teraz macie pewnie najwięcej samochodów, ale z upływem czasu będzie ich ubywało. Czy wszystkie wersje są dostępne, jakie w ogóle Toyota ma w swoich modelach? Tak, na chwilę obecną jeszcze wszystkie wersje są dostępne, natomiast wiadomo, że z dnia na dzień ilość tych samochodów maleje, jak to przy wyprzedaży. Nie będzie już ich przybywać, tylko będzie ich z dnia na dzień coraz mniej. Kiedy się spodziewacie, że ten okres sprzedaży rocznika 2018 definitywnie w waszym salonie się zakończy? Tak naprawdę trudno jest powiedzieć, bo wyprzedaż trwa do ostatniej sztuki, ale planujemy okres lutego, marca na zakończenie wyprzedaży. Kulminacja wyprzedaży odbędzie się teraz, w najbliższy weekend, 26-27 stycznia. Oczywiście dalej będzie trwała po tym okresie czasu wyprzedaż rocznika, ale wiadomo, że już tych samochodów będzie znacznie mniej. Czy ma sens kupowanie auta z ubiegłego roku w nowym roku, bo przecież to już jest auto roczne? Oczywiście, jak najbardziej ma to sens, tym bardziej, że są promocyjne ceny, więc możemy kupić samochód taniej, a rocznik produkcyjny tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo liczy się data pierwszej rejestracji. Wyprzedajecie znane modele, ale przecież rok 2019 w salonach Toyoty to także bardzo dużo nowości. Tak, rok 2019 w marce Toyota jest to rok 7 premier. Pojawią się nowe modele m.in. Toyoty Corolli, Toyoty Camry, ale również RAV4, które stoi za nami. Jest to całkowicie nowy model, nowa płyta podłogowa, nowe jednostki napędowe. Model przede wszystkim zmienił stylistykę, jednocześnie zmienił również swoją wielkość, swoje gabaryty. Ma więcej przestrzeni w dziale pasażerskim, jak i również więcej miejsca w przestrzeni bagażowej. Dodatkowo uzyskał nowe opcje wyposażenia. My w szczegółach nową RAV4 przedstawimy w jednym z najbliższych wydań Autofana.